Nie żyje gwiazdor kultowych produkcji. Wpis bliskich łamie serce. Spływają kondolencje. Nie żyje Kenneth Mitchell. Amerykański gwiazdor zmarł w niedzielę 25 lutego 2024 roku. Miał 49 lat. O jego śmierci poinformowała rodzina, która zmieściła w sieci poruszający wpis. Kenneth Mitchell nie żyje. Nie żyje Kenneth Mitchell. Aktor znany był z seriali Jerycho i Zaklinacz Dusz oraz filmów Kapitan Marvel, The Astronaut, Wise Club i Star Trek, Discovery. Wcielił się tam w Cola i Tenavika w drugiej części. W trzecim sezonie zagrał postać Aurelio. Tak mówił o pracy na planie. Bycie częścią Star Treka inspiruje mnie i daje mi cel. Mitchell odszedł w wieku 49 lat po walce z ciężką chorobą. W 2018 roku u aktora zdiagnozowano stwardnienie zanikowe boczne. Kenneth Mitchell w 2020 roku w jednym z wywiadów ujawnił, że zmaga się chorobą. Wyznał wówczas, że po usłyszeniu diagnozy zupełnie w nią nie uwierzył. Zaraz później przyznał, że w ostatnim czasie odczuwał ciągłe drgania mięśni. Wsparciem w chorobie była dla niego żona, amerykańska aktorka, Susan May Pratt. Miał z nią dwójkę dzieci. Bliscy wydali oświadczenie po śmierci Kennetha Mitchella. Informacje o śmierci aktora przekazali bliscy, którzy opublikowali w sieci oświadczenie. Z ciężkim sercem ogłaszamy śmierć Kennetha Aleksandra Mitchella, ukochanego ojca, męża, brata, wujka, syna i drogiego przyjaciela, napisano na Instagramie. Przez 5,5 roku Ken stawiał czoła serii okropnych wyzwań związanych z ALS. Kenowi udało się wbrew wszystkiemu żyć pełnym i radosnym życiem. Żył zgodnie z zasadą, że każdy dzień jest darem i nigdy nie idziemy przez życie sami, napisała jego rodzina w oświadczeniu w sieci. Kenneth Mitchell zmarł z powodu powikłań związanych ze stwardnieniem ALS.